Jeśli chodzi o poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, to brane są pod uwagę obszary nadleśnictwa Stuposiany, części nadleśnictwa Lutowiska, praktycznie w całości nadleśnictwa Cisna i też w małej mierze nadleśnictwa Baligród. Cały teren Bieszczadów jest terenem bardzo cennym przyrodniczo. Z tego też względu mamy pewne miejsce, które powinno być chronione, powinno zostać zachowane, a tylko jego część jest chroniona, więc chodzi o to, żeby zapewnić jakby całym Bieszczadom taki jeden reżim ochronny, tak? I też jeden sposób zarządzania. I jeśli chodzi o poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, to ta dyskusja o jego poszerzeniu, ona sięga już dawnych lat, 90., początku lat 90., a wręcz jeszcze trochę wcześniejszych. Na początku, gdy powstał Bieszczadzki Park Narodowy, w 73 roku, to wtedy już było sygnał przez naukowców, przez przyrodników, było sygnalizowane, że ten park po prostu jest za mały, żeby spełniać swoje odpowiednie funkcje. I za każdym powiększeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, za każdym razem to powiększenie było nieadekwatne do potrzeb. Co ciekawe, w tych początkach lat 90. zgoda na poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego jakby była ogólna. To znaczy ta zgoda była i po stronie Parku Narodowego, i po stronie naukowców, i również po stronie Lasów Państwowych. Więc można powiedzieć, że wtedy mało brakowało, żeby Park Narodowy Bieszczadzki jakby przyjął tą optymalną wielkość i swój optymalny zakres. No, do tej pory żeśmy jakby nie udało się tego osiągnąć. Więc istnieje projekt powiększenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który to projekt wynika wprost właśnie z tych postulatów ochronnych, które zostały przedstawione przez naukowców. Najlepiej by było, gdyby Bieszczadzki Park Narodowy po prostu przyjął taką formę. Na początku pewnie trzeba by było objąć parkiem, jeżeli by się nie udało przyjąć tej docelowej formy, najcenniejsze obszary, bądź te, które są najpilniejsze dla ochrony i zapewne byłby to teren nadleśnictwa Stuposiany, które jest jednym z najmniejszych nadleśnictw w Polsce, gospodaruje na około 10 tysiąca hektarów. Jest wciśnięte pomiędzy właśnie dwie części Bieszczadzkiego Parku Narodowego, więc jakby naturalnym wydaje się, że te dwie części powinny zostać połączone. Nie ma co ukrywać, nadleśnictwo Stuposiany, jak i wszystkie wymienione tutaj bieszczadzkie nadleśnictwa są nadleśnictwami deficytowymi, czyli prowadzą gospodarkę leśną, do której trzeba dopłacać. Ona jest kosztochłonna, nie przynosi zysków. Z tego też względu prowadzenie gospodarki, która nie ma swoich jakby racji bytu ekonomicznego, a do tego jeszcze przekształca te dzikie czy naturalne tereny na zwykły las gospodarczy, jest jeszcze czymś zupełnie niezrozumiałym. Jeśli chodzi o poszerzania polskich parków narodowych, to sprawa tu jest wielowątkowa, tak? Bo parki narodowe w historii naszego kraju, nie dość, że powstawały nowe, to część była również poszerzana. Co ciekawe, działo się to głównie za czasów komuny, bo potem jeszcze w latach 90., kiedy to de facto był boom na nowe parki narodowe i to był taki okres prosperity, taki okres, w którym powstało najwięcej parków narodowych, najbardziej dla ochrony przyrody właśnie w formie parku narodowego przyjazny. I parki oczywiście narodowe w Polsce były powiększane, czy o dużo, to raczej nie. Jeśli chodzi o Bieszczadzki Park Narodowy, to on jest parkiem narodowym, który był powiększany największą ilość razy. Gdyż był powiększany, z tego co pamiętam, to trzykrotnie. I za każdym razem, gdy był powiększany, to zwracano uwagę, że jego zasięg jest nieoptymalny. Że to jest, że jakby granice, które posiada i tereny, które obejmuje, nie są optymalne w
kontekście ochrony tego obszaru, tak? Za pierwszym razem powstał Park Narodowy, tam był wielki niedosyt, tak, że objął tylko tereny Połonin, tam tylko trochę lasów i był wielki niedosyt, że nie chroni wielu innych cennych miejsc, które są w okolicy. Potem został poszerzony, ale znów nieoptymalnie. Kiedy został następny raz poszerzony, to znów to było za mało w stosunku do potrzeb. I w tym momencie ostatni raz był poszerzony bodajże w 97 roku o tereny po takiej dawnej państwowej spółdzielni Iglopol. I to tereny takie łąkowe przy granicy z Ukrainą. Dalej żyjemy w tym schemacie, że jest ciągle niedosyt tego, że Park Narodowy Bieszczadzki jest za mały i optymalnie nie chroni tego, co trzeba. No i co to znaczy chronić, co trzeba? To znaczy, że poza Parkiem Narodowym są tereny, które są lasem puszczańskim, mają swoją ciągłość ekologiczną, wskazują na to bardzo liczne gatunki wskaźnikowe, które są właściwe dla tego typu lasów naturalnych, którymi są na przykład porosty, w tym porosty strefowe, dla których trzeba tworzyć strefy ochronne. Więc mamy mnóstwo takich fragmentów puszczańskich, które są cały czas poza parkiem i cały czas są intensywnie gospodarowane, tak? Traktowane gospodarką leśną, mimo że ta gospodarka leśna jest deficytowa i przynosi straty. Mamy również problem takiej natury, że teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie chroni w odpowiedni sposób areałów zwierząt, dużych ssaków. Mowa tu chociażby o ssakach kopytnych, które w ciągu lata przebywają na terenie parku, tak, w wyższych położeniach, a w ciągu zimy schodzą z terenu parku w niższe położenia, gdzie trafiają na tereny nadleśnic, tereny tak zwanych ośrodków hodowli zwierzyny, OHZ-ów, czyli terenów myśliwskich prowadzonych przez Lasy Państwowe. I tam zwierzęta, które normalnie mieszkają w parku, są po prostu zabijane w wyniku gospodarki łowieckiej. Park Narodowy nie obejmuje też w sposób optymalny terytorium w Wilczych Watach, chociaż de facto mógłby to zrobić. No i właśnie następna rzecz to jest pewna kwestia zarządzania, czy pewna kwestia odpowiedniej struktury parku. To, że mamy w dokładnie tak samo cennych obszarach przyrodniczych, mamy bardzo różne zarządy i reżimy ochrony. Tak? Mamy Bieszczadzki Park Narodowy, którego celem jest ochrona przyrody i wszystkie działania, które są tam prowadzone, są czynione po to, żeby zoptymalizować tą ochronę przyrody. No ale obok mamy nadleśnictwa, które prowadzą intensywną gospodarkę leśną. Na terenie tych nadleśnictw są obszary chronione, typu obszary Natura 2000, typu parki krajobrazowe, no ale one niestety nic nie wnoszą do tej ochrony. Ona jest niewystarczająca. Problem też jest w tym, że gospodarka leśna prowadzona właśnie na tych terenach przy parku prowadzi do erozji stoków, do tworzenia rynien erozyjnych w postaci właśnie szlaków zrywkowych, które schodzą z góry na dół i które powodują spływ wody, kiedy są intensywne deszcze, a jest to jeden z najbardziej deszczowych obszarów w Polsce, więc mamy intensywne deszcze, spływa nam woda tymi korytami, spływa również z tą wodą gleba, to wszystko wpływa do potoków, potoki są zabrudzane, to wpływa do sanu, ten san potem jest brudny, tam jest zaburzone życie bentosu, czyli tych organizmów wodnych, które są uzależnione chociażby od czystej wody, więc to jest jedna strona tego procesu, druga strona tego procesu jest taka, że ta woda tymi rynnami właśnie, którymi są szlaki zrywkowe, ucieka z terenu gór i przez co góry są bardziej narażone i ekosystemy leśne są bardziej narażone na suszę, tak? I jakby jeśli chodzi o tą kwestię lokalizacji, no to tak de facto te wszystkie rynny erozyjne, one odwadniają też teren Parku Narodowego, tak? Tak jak i myślistwo zabija zwierzęta, które bytują na co dzień w parku, tak samo ta gospodarka leśna powoduje szkody dla przyrody, która się znajduje w parku i dla terenu parku. Są
też argumenty mówiące o tym, dlaczego ten park powinno się poszerzyć, na przykład ze względu na ochronę przyrody w samym parku. Gdyż poszerzenie Parku Narodowego pozwoli na też lepsze zorganizowanie ruchu turystycznego i przeniesienie go w tereny, które leżą w tym momencie poza parkiem, nie są intensywnie zagospodarowane turystycznie, ale mogą być w momencie, kiedy nastanie tam jakby marka czy prestiż Parku Narodowego. Tak? Wobec tego można też w odpowiedni sposób rozprowadzać tą turystykę, tak żeby się nie koncentrowała tylko na Połoninie i na Tarnicy. Więc to jest następna sprawa. I chyba jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca powiększenia Bieszczadzkiego Parku jest fakt, że teren Bieszczadów jest bardzo ważnym europejskim korytarzem ekologicznym. Gdy ten korytarz ekologiczny nie jest w odpowiedni sposób chroniony, no jest zaburzony, tak, sprawia, że no, zaczynają się tworzyć pewnego rodzaju problemy przyrodnicze. No, mamy po drugiej stronie granicy z Ukrainą Użański Park Narodowy oraz drugi Park Narodowy Bojkowszczyna, po stronie słowackiej Park Narodowy Połoniny. I ewidentnie, kiedy się popatrzy na mapę tych wszystkich parków, to no, Bieszczadzki Park Narodowy no, nie jest jakby komplementarny z granicami tamtych parków. Nie stanowi takiego zwartego obszaru, tylko stanowi jakiś taki kawałek, wycinek, który ewidentnie widać, że nie chroni tego, co powinno być chronione. Tak? Widać to z tej metaperspektywy spojrzenia właśnie nie tylko na część polską, tylko generalnie na cały ten obszar karpacki i widać, że właśnie po prostu granice Bieszczadzkiego Parku Narodowego w jakiś taki sposób sztuczny zostaje poprowadzone, mimo że powinny być komplementarne z zasięgiem granic właśnie tych parków narodowych po stronie słowackiej i po stronie ukraińskiej. Intensywna gospodarka leśna powoduje, że jakby walory przyrodnicze tych lasów, które potencjalnie powinny wejść do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, no one spadają, tak? Gdyż po prostu las, który puszczański, który ma jakąś tam ciągłość ekologiczną, który ma no taki no status naturalny, jest po prostu przekształcany w taki zwykły las gospodarczy. I to jest bardzo negatywny proces. Czy w takim wypadku te tereny straciły już walory na to, żeby można było poszerzyć tam park narodowy? Nie, jeszcze nie straciły. Jeszcze jest wiele fragmentów, które cały czas nadają się do tego, żeby zostać włączone w park narodowy, aczkolwiek no, czas jest krótki. To znaczy z roku na rok kolejne oddziały leśne, kolejne wydzielenia są poddawane cięciom, poddawane przeobrażeniom i tak, stają się mniej naturalne, bardziej przeobrażone, bardziej antropogeniczne. Jednak tak czy inaczej, w tak naturalnym terenie, jakie są Bieszczady, ta zasadność poszerzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego, można powiedzieć, że nie zniknie do końca, nie zniknie nigdy. To znaczy, mimo tego, że te tereny są przekształcane, to potencjał, jaki sobie mają, plus właśnie potencjał wynikający z bliskości parku, czyli możliwości przenoszenia się organizmów, które w parku znalazło swoje refugium, czyli takie miejsce, w którym mogły się zachować, sprawia, że objęcie tego terenu ochroną pozwoli na szybkie przywrócenie tam z powrotem tego naturalnego puszczańskiego charakteru, tak? Dużo szybciej niż na innych terenach, które no nie mają tego potencjału, nie mają tej bliskości dużego terenu chronionego. Co do skutków społecznych i ekonomicznych,
potencjalnego poszerzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego, no to należy odrzucić mity, tak, od tak naprawdę rzeczy, które są ważne i o których trzeba dyskutować. No, jest mnóstwo mitów, które się powtarza, to znaczy, że nie będzie można, nie wiem, wyciąć drzewa na ogródku, albo że będą wysiedlenia, albo że nie będzie wolno absolutnie wejść do lasu, albo że, nie wiem, będzie skansen, nie będzie można zbierać grzybów, jagód. No, to są rzeczy, o których no, ciężko dyskutować, bo to są jakieś mity, które tak naprawdę nie są ważne. Ważnymi rzeczami jest to, no, jak będzie wyglądała gospodarka i życie społeczne w tych terenach poszerzonego parku. No i są oczywiście bardzo duże plusy powiększenia Parku Narodowego, bo tereny, które staną się Parkiem Narodowym, a automatycznie po prostu wzrasta ich prestiż. Stają się miejscami, które są chętniej odwiedzane, mają większy potencjał turystyczny, które są właśnie kojarzone z dziką naturą, które zyskują swoją markę, tak, którą daje Park Narodowy. I takie procesy są obserwowane i badane na całym świecie. To, że Park Narodowy jest szansą, jest pewną marką, jest pewnym prestiżem i tam może się skupiać ta działalność taka usługowa i łatwiej tą działalność usługową je zrobić. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Oczywiście, że znajdą się ludzie, którzy w takiej rzeczywistości nie będą się umieli odnaleźć i dla których będzie to problem, bo będzie ograniczona na przykład praca w lesie. I o tym właśnie trzeba rozmawiać, tak? To znaczy, nie jest tak, że ta korzyść będzie natychmiastowa i dla wszystkich. Tylko jeżeli by była taka sytuacja, w której, a mam nadzieję, że ona nastąpi, że będzie poszerzany Bieszczadzki Park Narodowy, to w takiej sytuacji mam nadzieję, że będzie rozmowa, która pozwoli na to, żeby stworzyć odpowiednie systemy, odpowiednie programy, które mają na celu właśnie zrestrukturyzować region, pomóc ludziom albo zmienić branżę, albo w tej branży, w której pracują, na przykład pracę w lesie, tak, żeby zapewnić front działań, ale już na terenie parku, na przykład jak w zagospodarowaniu turystycznym albo w utrzymaniu szlaków, które ewentualnie pozwolą na jakiś zaszczyt gotówki dla gmin, które będą musiały się przedstawić na gospodarkę czysto parkową. To jest wszystko do uzgodnienia, do gadania i oczywiście na ten temat trzeba rozmawiać, ale wierzę, że w długiej perspektywie prestiż, marka i korzyści, jakie przynosi Park Narodowy i Ochrona Przyrody, przyniosą dużo większe korzyści dla regionu i dla pojedynczych ludzi niż zachowanie status quo i ciągłe opieranie się o tak de facto surowcową ekonomię tego obszaru. Myślę, że przy obecnym rządzie wola polityczna na powoływanie nowych i poszerzanie istniejących parków narodowych jest i no, kierownictwo obecnego Ministerstwa Środowiska zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ważna kwestia z wielu względów i przyrodniczych, i ekologicznych, i mitygacji zmian klimatu, i polityk różnych środowiskowych, unijnych itd. itd. Jednak też no, trzeba powiedzieć, że to nie jest proces prosty, łatwy i przyjemny, więc tak, wola polityczna jest, aczkolwiek na pewno rządzący muszą się bardzo mocno przyłożyć, muszą zaproponować pewne zmiany natury też ekonomicznej, natury prawnej, które pozwolą na to, żeby parki narodowe, czy poszerzane, czy nowe, były dużo chętniej widziane w lokalnych społecznościach i dużo bardziej akceptowalne. Więc no, czekamy na te zmiany, czekamy na wypracowanie tych nowych sposobów, nowych kryteriów i mam nadzieję, że to przyniesie pożądane owoce w postaci akceptacji społecznej, w postaci dobrych polityk, które doprowadzą nas do tego, żeby parków narodowych w Polsce było więcej.